Nazywam się Paweł Siwak, jestem ze Stowarzyszenia Grupa Wschód. To jest Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Podlaskiej oraz Kolekcjonerów Militariów. Czy w Państwa szeregach są jacyś studenci? Czy grupa ma jakieś ograniczenia wiekowe dla chętnych, którzy chcą się przyłączyć? Znaczy na pewno skupiamy osoby pełnoletnie, tak, to jest podstawa po pierwsze. Ograniczeń jakichś nie ma. Chodzi o to, żeby ludzie się po prostu pasjonowali, rozwijali swoje pasje, tak. My im w tym pomagamy w jakiś sposób, przy okazji staramy się robić różne akcje, które propagują, tak, kolekcjonerstwo, propagują ratowanie historii i patriotyzm przede wszystkim, tak, w naszych czasach troszeczkę zapominany. Na pewno mamy osoby, które studia pokończyły i też tutejsze wydziały, tak, po historii. Jest to nawet niemało osób, to już nie jest kwestia, tam 2-3, ale tak już jest, że osoby, które interesują się takimi tematami, zazwyczaj są związane z kierunkami studiów właśnie takimi, jak tu jesteśmy, tak, historia. Czy działalność w Waszej grupie to raczej zabawa, nauka? Jak Pan to zdefiniował? Zabawa, trudno powiedzieć, na pewno przynosi to satysfakcję, tak? Jeżeli to można uznać za zabawę, to poniekąd tak, ale przede wszystkim jest to poświęcenie. Zbieranie, kolekcjonowanie tych rzeczy, rekonstrukcja, renowacja, to jest poświęcanie własnego czasu, tak, do rozwijania zainteresowań. Co by mógł Pan powiedzieć o ostatnich akcjach? Takich ostatnich rzeczy, to i może ciut głośniejszy, że tak powiem, przekazaliśmy do IPN-u dokumenty z czasów wczesnego PRL-u, to są lata 40, tam 4 do lat 80 nawet, z powiatu Sokulskiego dotyczące milicji obywatelskiej, gdzieś tam zostało to nam przekazane. Pod koniec tamtego roku mieliśmy taką akcję jak wydobycie szczątków po pojeździe pancernym z II wojny światowej tutaj przy Lidzie Starej. Chcieliśmy się skupić na tym, żeby to wydobyć w jak największej ilości, zakonserwować i zabezpieczyć, żeby to gdzieś tam nie znikało. I to też już w zasadzie będzie do obejrzenia w tym roku, to jest w trakcie konserwacji. Tutaj mamy nawet kawałek, przynieśliśmy ogniwo tam od Tygrysa, tak wygląda już po piaskowaniu, po malowaniu. Te duże, tam mamy tego około 15 sztuk w tej chwili, plus mnóstwo elementów drobniejszych. Wstępnie jesteśmy umówieni z Muzeum Wojska Polskiego, że jak będzie otwierana wystawa około lipca, to my to przekażemy tam na tą wystawę, to będzie do obejrzenia tam. Jak by się mógł Pan przedstawić? W mundurze starszy łono Wojciech Czyżewski. Czy w Państwa grupie są jacyś studenci? Nasza grupa jest dość ciekawa, ponieważ zrzesza bardzo różnych ludzi, różnych profesji, w różnym wieku, a właśnie to, że mamy wspólną pasję, nas w tym miejscu zwyczajnie jednoczy. I te różnice i wieku, i też wykształcenia, czy też światopoglądu, czy też religii, wyznania, nie mają żadnego znaczenia. Jakie ostatnie akcje organizowaliście? To dzisiejsze spotkanie na uniwersytecie, mamy taką nadzieję, że jest pierwszym spotkaniem z cyklu spotkań ze studentami, bo chcemy nawiązać współpracę z uczelnią, z Wydziałem Historii głównie. Chcemy też wyjść z propozycją do młodych ludzi, też z tego środowiska, z uczelni, żeby może troszeczkę inaczej podejść do tej historii, czyli dotknąć takich rekonstruktorów żywych jak my, ponieważ tak jak widać, jesteśmy w mundurach, one nie są przypadkowo takie, ponieważ to wszystko, co mamy na sobie, miał na sobie ułan w 1939 roku. Co by mógł Pan powiedzieć dla studentów, żeby zachęcić ich do przyłączenia się do Państwa? To środowisko jest otwarte na każdego, a studenci, głównie studenci historii, ale nie tylko, oczywiście nie zamykamy się tylko i wyłącznie na studentów historii. Nasza grupa jest otwarta dla każdego. Mało tego, jest też grupa dziewczyn, które przebierają się w stroje vintage lady i to są stroje z okresu międzywojennego, a także rekonstrukcja szpitalu polowego. Jeśli ktoś tylko chce dotykać takiej żywej historii, którą staramy się pokazywać,
wracając troszeczkę swoim właśnie wyglądem i tym, co robimy, bo widać też tutaj na ekspozycji siodła. Te siodła nie są tylko zwykłymi rekwizytami, ale są zakładane na konia i na nich jeździmy. To wyszkolenie kawaleryjskie też dla nas jest ważne, a są do tego używane regulaminy jeszcze przedwojenne, zapisy te, z których korzystali ci prawdziwi ułani. To ja ze swojej strony życzę Państwu dużo sukcesów i owocnej współpracy ze studentami. Dziękujemy bardzo i zapraszamy każdego, kto tylko chce się troszeczkę bliżej z nami zapoznać, do współpracy po prostu.